inspirację zaczerpnęliśmy z Londynu. Jednym z pierwszych deweloperów, który to robił, był Westfield i w Londynie faktycznie oni jako jedni z pierwszych zaproponowali takie rozwiązanie. Potem ono było kopiowane w Europie w różnych miejscach. No i teraz my robimy pierwsze takie rozwiązanie w Warszawie. Powód jest dość prozaiczny. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych widoczność ma bardzo duże znaczenie i ta widoczność najemców na pierwszej kondygnacji jest zwykle zapewniana przez odpowiednio szerokie pasaże, szerokie pustki i wysokie witryny, więc te 8-metrowe witryny gwarantują najemcom, szczególnie dla nas istotnym modowym, dobrą widoczność, wspaniałą ekspozycję na logotypy i ekspozycję produktów, towarów. Mamy faktycznie kilka debiutów, które dzisiaj się otwierają. Mamy też kilka debiutów, które się pojawią wkrótce. Nie o wszystkich niestety możemy powiedzieć, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to 75 tysięcy metrów powierzchni, 200 sklepów, 50 punktów gastronomicznych i tych wszystkich najemców, których dzisiaj otwieramy tutaj, w zasadzie otwieramy ich w nowej odsłonie, w nowych konceptach. To znaczy, że dla wszystkich klientów, którzy znają brandy, takie jak Zara i inne, odwiedzając tą Zarę tutaj, będą mieć wrażenie, że są jakby w nowym miejscu. To będzie nowa architektura, inna, bardziej nowoczesna i myślę, że też oferta będzie nieco szersza niż w innych istniejących starszych sklepach. Myślę, że Młociny są centrum handlowym, które będą łączyć nowoczesną ofertę modową, o której mówił mój kolega, z jakościową ofertą gastronomiczną, która jest podana w nietypowy, niekonwencjonalny, piękny, architektoniczny sposób, jakiej nie ma dzisiaj, myślę, na rynku nieruchomości w Polsce. Myślę, że Galeria Młociny stanie się lifestyle'owym miejscem nie tylko dla mieszkańców okolicznych dzielnic, ale myślę, że dla dużej części Warszawy, która będzie przyjeżdżać tutaj na zakupy. Myślę, że ta część restauracyjna, w której się dzisiaj znajdujemy, licząca kilkadziesiąt restauracji, kawiarni i kafejek, myślę, że będzie czymś unikatowym i myślę, że ma szansę wypełnić lukę na północno-zachodniej mapy Warszawy, bo to oczywiście nie tylko oferta restauracyjna, będziemy tutaj organizować różne ciekawe, fajne, kulinarne atrakcje, dokładnie rozrywkowe w tej części. Tą strefę w ogóle nazwaliśmy strefą spotkań i dań. Ona składa się z czterech integralnych elementów. Obecnie znajdujemy się w hali Hutnik. Na etapie projektu obiektu chcieliśmy nawiązać do tradycji lokalizacji. W związku z tym hala Hutnik ma pewne rozwiązania, jak Państwo widzicie, które nawiązują do motywów fabrycznych sąsiadującej Huty Warszawa. To nie jest tylko jakby część restauracyjna, bo oczywiście znajdują się w niej bardzo popularne obecnie miejsca coworkingowe, gdzie młodzi ludzie, freelancerzy, ludzie, którzy aktywnie spędzają czas, mogą tutaj przyjść, popracować w fantastycznym otoczeniu, w otoczeniu pięknej architektury, bardzo dobrej oferty gastronomicznej. Poza tą halą Hutnik mamy strefę, którą nazwaliśmy potocznie Dechy, Dechy na Bielanach i to jest oferta zarówno restauracyjna, jak i strefa sceniczna i myślę, że warto podkreślić, bo to jest coś nietypowego, coś, czego żaden projekt handlowy w Polsce nie ma. Jest to strefa, na której będziemy realizować mnóstwo fajnych, ciekawych atrakcji marketingowych. Będzie bardzo dużo koncertów. Będziemy zapraszać niezrzeszonych artystów, żeby tutaj pokazali swoje umiejętności. Będziemy współpracować na pewno ze szkołami muzycznymi, które będą tutaj przysyłać swoich wychowanków, żeby zaprezentowali swoje umiejętności. Będziemy robić na wzór dawnych warszawskich potańcówek zabawy taneczne. Będzie, myślę, bielańska scena komediowa. Będą stand-upy, także naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Mamy też strefę karuzeli, która jest częścią restauracyjną również, gdzie myślę, że ta oferta jest skierowana bardziej dla rodzin z dziećmi, gdzie mogą po prostu usiąść, spędzić czas, zjeść posiłek, skorzystać z oferty barów przekąskowych. No i mamy fantastyczną za nami zieloną przestrzeń z pięknymi miejscami wypoczynku. Ogród ponad 2000 metrów kwadratowych, gdzie posadziliśmy ponad 1500 krzewów, posadziliśmy drzewa, stworzyliśmy piękne do wypoczynku miejsca dla młodych ludzi, którzy będą mogli spędzać tutaj czas na świeżym powietrzu. Realizując ten projekt, jak każdy handlowy projekt, poprzedziliśmy go badaniami firm, które się specjalizują w analizie ruchu i wpływu obiektu na infrastrukturę i na bazie tych wniosków też tą infrastrukturę żeśmy tutaj poprawili. Nie wszystko jeszcze udało się zrealizować, chociaż ten stan, który jest dzisiaj, jest wystarczający. Na podstawie wniosków, które płynęły od mieszkańców i na podstawie rozmów też z burmistrzem Bielan, zrobiliśmy taką propozycję współfinansowania dodatkowego połączenia z ulicą Marymącką, czyli przedłużenie ulicy Nocznickiego do
do ulicy Marymąckiej z pełną obsługą komunikacyjną na północ i południe Warszawy z lewo i z prawo skrętem. Rozmawialiśmy również na temat potencjalnie wsparcia, współfinansowania przebudowy w stronę północną, rozbudowy ulicy Prozy, podłączenia również w ulicę Marymąską na północ. Również, no niestety te procedury trwają, nie wszystko zależy od nas, to znaczy my składamy wnioski, te wnioski są rozpatrywane, to trwa bardzo długo w urzędach, więc w najbliższym czasie jeszcze poprawimy trochę komunikację pieszą z metra. Na dzisiaj to rozwiązanie jest gotowe, ale będzie polepszone i to będzie usprawnienie wprost z metra. Chcemy również połączyć się dodatkowo pieszo z nowym parkingiem, który jest na trasie Mostu Północnego. I złożyliśmy również taką ofertę miastu, że połączymy się potencjalnie tunelem na wysokości pierwszego piętra z nową planowaną rozbudową metra, parkingu metra. Czyli jest w planach budowa kolejnego skrzynkowego parkingu, który kładką ma być połączony z pierwszym piętrem naszego projektu. No ale to trwa. Nie cały proces jest pod naszą kontrolą. My to traktujemy jako inwestycję. Ja zakładam, że te ulepszenia, które potencjalnie współfinansujemy, dadzą nam zwrot. Traktujemy taką inwestycję, więc robimy to po to, żeby wartość tego obiektu urosła. Złożyliśmy konkretne propozycje finansowe burmistrzowi, wysłaliśmy odpowiednie dokumenty, no i czekamy teraz na procedowanie po stronie dzielnicy.